Hej, hej kochani, witam Was, tu Wasza Mistyczka, czyli Aleksandra, z przekazem od Arsosa. Z moich notatek będę starała się odczytać przekaz, który był nie tylko dla mnie, dla nas wszystkich. Prosiłam w tym, podczas tej rozmowy, gdy się komunikowałam z Arsosem, o przekaz właśnie dla grona moich słuchaczy. Tak właśnie poprosiłam tymi słowy dla grona moich słuchaczy i widzów, bo rzecz jasna to nie będzie przekaz dla całej ludzkości. No, nie, oczywiście, że nie. Nie wszyscy to oglądają. A poza tym, nie przypisuję sobie takiej roli. Absolutnie. Traktuję siebie w tym momencie jako kanał, w tym momencie, to znaczy w tym życiu. Życie to moment, moment to życie. Jest to jak krótka chwila, jak sekunda, ledwie za chwilę zagasnę. Tutaj, ale dusza jest wieczna. I kochani moi, yy, zaraz Wam odczytam, co i jak zapaliłam tutaj białą świecę, bo dokładnie nagrywam punktualnie o 13.32, 30 maja. Bo tak sobie postanowiłam, Podczas kulminacji Nowi w Bliźniętach. Nowi, nowi w Bliźniętach to jest właśnie komunikacja. I dzisiaj w czytaniu też będę starała się uruchomić taki kanał komunikacji z Arsosem. Będę próbowała wejść w stan tego połączenia i uzyskać jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Natomiast na tu i teraz kilka słów z moich notatek. Pozwólcie, że odczytam. Arsos mówi do mnie, to mi się takie wydało, wydawało, takie wzniosłe, takie wręcz pompatyczne. Tak, jakby do niego to nie pasowało, bo ja wyczuwam jego istotę na poziomie pokory, olbrzymiej pokory i każde spotkanie z nim przynosi mi wielką ulgę. I czuję ten spokój, czuję tę ulgę. Jest wieczór. Rozmawiamy, nie rozmawiając. Serce mi aż tak się ściska, na w cudzysłowie widok Arsosa, tak sobie za, zapisałam. Ale jestem smutna i mówię y, do niego. Ja pierwsza rozpoczynam, bo ja go wezwałam. Ja go sprowokowałam do tej rozmowy. Chciałam, żeby po prostu przyszedł, bo w jego obecności odczuwam wielki, wielki y, taki. Nie wiem, jak to powiedzieć. I przyjemność. I spokój, wielki spokój, po prostu wielki spokój. Ale jednocześnie czułam w tym momencie smutek. Jak już poczułam tę jego energię, połączenia, że jest, że jest przy mnie. Zresztą powiedział: Jestem. Tak się zaczęło. Jestem. A ja do niego mówię, że czuję wielki, wielki smutek yy, i mówię: "Jakaż ja byłam strasznie ślepa. Jakaż byłam strasznie ślepa?" On zapytał dlaczego, z czego się bierze to to moje takie poczucie. Oczywiście to jest kontakt telepatyczny, więc yy, ja staram się to ubierać w słowa, żebyście rozumieli to nie jest tak jeden na jeden, że padały dokładnie takie pytania. A ja wtedy powiedziałam mu, że żyłam jakąś przygodą, która miała swoją przeszłość i przyszłość. A Arso z, y, ostatnimi czasami zerwał mi tę zasłonę z oczu, dlatego, że y, ja miałam świadomość, że tu i teraz jest najważniejsze, że to jest ten moment. Każda sekunda życia. Też wam wiele razy o tym mówię, że, że to jest ważne. Jak żyjemy tu i teraz za bardzo nie wybiegając w przyszłość ani w przeszłość. Ale poczułam taki smutek, bo poczułam, że nie ma, nie ma przed nami przyszłości, a z drugiej strony spokój, bo wiem, że. Yy, przyszłość jest tu i teraz. I tak jak ja teraz sobie powiedzmy o tej godzinie 14.15. 20 lipca coś tam zrobię, postanowię, to to jest ta moja chwila. To jest ten sposób, to jest ten mój scenariusz, to jest to, czego ja chcę. Tak uogólniając, bo to są też emocje i to nie jest zawsze tak, że to jest taka rozmowa, że ja dokładnie to mówię, tak? Ja po prostu sobie zapisałam cały taki całokształt, ten mój stan myśli, uczuć, emocji, słów, wszystkiego. A on mówi, bo ty się boisz zauf zaufania. Boisz się zaufania. Tak jak wszyscy ludzie boją się, bo myślą, że sami są niegodni albo że sami zdradzą. A to jest takie proste. I akurat to powtarzał kilka razy, a to jest takie proste. Ja się niemal rozpłakałam, powiedziałam, że ja to wiem, ja to wszystko wiem, ja to wszystko naprawdę wiem, ale. Wciąż tak, zobaczyłam taką wizję, zostałam wstawiona w wizję, że drzwi się otwierają, zamykają, otwierają, zamykają, otwierają i zamykają. A on mówi, że to bardzo dobrze. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Ja mówi, ale co dalej? A on mówi, teraz Twoja kolej. Teraz Twoja kolej. Ty teraz jesteś w. Nie przechodzisz przez żadne drzwi. Ani się nie zamykają, ani się nie otwierają. Ty po prostu teraz yy, wymykasz się. Wymykasz się. On powiedział zaciekłości, ale ja zrozumiałam, że karmię, że ja się wymykam, karmię. W związku z tym, że on wiedział, że, że ten przekaz jest nie tylko dla mnie i dla was, bo on użył takiego słowa, dla ludzi tej samej krwi to jest dla ludzi tej samej krwi to jest y, próbuję tłumaczyć tobie Dla ludzi, i ludzi tej samej krwi dla ludzi tej samej krwi to jest y, tak sobie to zapisałam i to co będzie ważne w najbliższym czasie właśnie na tu i teraz ale on dokładnie dał mi do zrozumienia że ten najbliższy czas to wiecie to to jest właściwie wieczność to jest, albo przynajmniej do końca naszych dni. Po prostu chodzi o to, żebyśmy za bardzo nie myśleli o przyszłości, ani o tym, co się już stało, tylko bardzo mocno i uważnie byli w tu i teraz. Czyli w takiej przestrzeni świadomości, ważności naszego istnienia. Jak bardzo to nasze życie i my jesteśmy istotni i jak wiele zależy od nas, jak będzie wyglądał ten świat. Te drzewa, ta planeta, natura, porządki, układy, systemy, tak naprawdę wszystko, że to po prostu od nas będzie zależało, to co jest aktualne i to co jest przyszłe. Ponieważ wszystkie ważne połączenia, tak to czuję. Jak zostałam właśnie wstawiona w tę wizję, że Jestem w takiej przestrzeni poza tymi drzwiami, poza tym zamykaniem i otwieraniem się. I, I wiele z Was tak samo. Czyli tworzymy my, my ludzie, tworzymy ważne połączenia, układy, żeby mm, po prostu. Teraz tak usłyszałam, wyjść ze stanu tego starożytnego niewolnictwa, które wciąż na Ziemi trwa. I są ludzie, którzy nie pozwalają dokończyć tego niewolnictwa. I to przynosi tak wiele, wiele bólu. Później wstawiana zostałam w taką scenę, yy, kiedy yy, yy, piłam wino z, z kielicha. Ono było czerwone. Miałam takie skojarzenie, tak namierzyłam sobie y, od razu y, y, i skojarzyłam z tym, y, z y, krwią Chrystusa, a Arsos mówi, że nie, tak poczułam, taki jakby, jakby mnie tak odepchnęło od tej energii. Mówi, y, nie, mówi nie, że y, żebym to wino wypiła do końca, do ostatniej kropli. I to nie jest yy, krew Chrystusa, tylko to jest moja własna krew. to jest moje własne życie. Do samego końca, do ostatniej krwi, kropli krwi. Mam to wypić. I co jest w tym kielichu? Od razu, tak mi, takie mi, wiecie, za, zaatakowało takie pytanie: co jest w tym kielichu, nie? A on mówi: połączenie. Zresztą Twoich braci. O siostrach nic nie wspomniał, wybaczcie. To akurat bardzo wyraźnie usłyszałam, ale ja myślę, że tu w ogóle jakaś płciowość, takie rozgraniczenia na płeć to nie ma znaczenia. We wcześniejszej wizji, o której Wam wspominałam przy okazji Tarota, powiedz mi coś miłego, tak? Teraz w niedzielę. Wspominałam Wam o tym rozdzieleniu dobra od zła, i teraz mam takie wrażenie, że właśnie to dobro i zło leży tak na granicy, i oczekuję takiej, jakby sposobnej chwili, żeby. Tak czuję, tak niepostrzeżenie się wymknąć. To dobro, i ta, że tak się stanie, i że mamy dwie takie, jakby, jakby światy równoległe na Ziemi, że ci, którzy są w jakichś takich mocnych replikach, wywodach, w takich sytuacjach. Bardzo, bardzo racjonalnych, poważnej argumentacji. Narażają się na różne wywrotowe bzdury, bo łykają przekazy. I nie o to chodzi, że teraz po prostu jest taki czas, żeby się wynieść ponad to generalnie w ogóle się wynieść że tak mieć taką wolność, taką niepodległość wolność od historii, od historii powszechnej, mam wrażenie żeby po prostu jednoczyć się z tą energią wina. Tej kropli wina, czyli ze swoim własnym losem. A nasz los, owszem, on jest jakby w tej całej układance, w tej całej historii, która jest udziałem po prostu nas wszystkich, ale jednocześnie mocno to czuję, że my mamy jakiś tu taki wytrych, mamy taką możliwość. Naprawdę wymknięcia się, jak niemal karmie, tak po prostu, tak czuję, to trudno wyjaśnić, to strasznie trudno wyjaśnić. I to jest takie uczucie, kiedy się to zrozumie, to chce Ci się płakać, chce Ci się śmiać, chce Ci się radować. Jednocześnie jest smutek, że Ty łamiesz jakieś takie mm, prawa tej ziemi, znaczy ziemi to nie, to jest źle powiedziane, prawa, które wypracowała ludzkość do tej pory, e Smutno ci jest nie dlatego, że je łamiesz, tylko dlatego, że one nie były właściwe, że one nie były właściwe i że tyle po prostu czasu życia, energii y, traciło się na różne poziomy tych praw, a w obrębie tych praw zawsze jest jakieś takie jakieś takie dziwactwa, jakieś takie energie y, niesprawiedliwe, nienawistne. Yy, energie, yy, które po prostu człowieka ograniczają. A każdy, kto myśli inaczej, to mówi się o nim: Nie, nie, ty jesteś nie z tego świata, ty bujasz w obłokach. Yeah. Bujasz w obłokach. Bo tak jest najłatwiej. Człowiek, który ma wątpliwości, buja w obłokach. Ostatnia scena, którą yy, zostałam wstawiona. To był taki wagon w pociągu, który nigdzie się nie wybierał i nie jechał, po prostu wagon. Wagon, i ja sobie siedziałam w tym wagonie i usłyszałam od Arsosa, że to jest marzenie każdego turysty. Ja wiem, jak to ja jestem turystką? Turystką? A on mówi tak: Tak, jesteś turystką. Wtedy, kiedy zajmujesz się. Jakąś kontrolą. Próbujesz skontrolować sytuację. Bo taka podróż turysty od miejsca do miejsca i zwiedzanie. Tu zabytek, tam zabytek. Tak mniej więcej, nie? tak próbował mi to nakreślić, że to jest po prostu takie. Zaliczanie i odhaczanie. Tu byłam, tu byłam, to zrobiłam. Bo to życie tak wygląda. Taki turysta, który po prostu jedzie tym pociągiem. I to właściwie było dla mnie. Dość jasny, ale mówię, dlaczego ten wagon. On teraz tu stoi, on się nie rusza. On mówi, żeby było wesoło, żeby było śmiesznie. I, i pokazał mi yy, grupę takich dziewcząt, yy, jakby na łące. To taka łączka, nie łączka, coś takiego. Bardzo taka fajna, mistyczna energia. Lubię, lubię takie widoki. Yy, często sobie to wizualizuję jakiś staw jezioro. I właśnie. Takie spowite mgłą, mm, tuż, tuż, tuż o świcie i, i, i tam jakieś dziewczyny, dziewczęta tak, tak pląsały jak takie rusałki, tak sobie tańczyły, tak sobie tańczyły I, i mówi, on tak pokazuje na te dziewczęta i mówi, widzisz, zobacz, zobacz, to jest yy, szept, taki szept miłosny jakby. Miłosny szept. Ym, te słowa, jakby one, tak w tym naszym ludzkim języku, one się mogą takie wydawać, jakby nieadekwatne, nie? Miłos, miłosny szept. To jest po prostu taka. Ja poczułam taką yy, siłę grupy. Taką radość, taką życiodajność. Może dlatego akurat zostały pokazane same kobiety. Bo um, no on powiedział um, coś takiego, um, bo ja właśnie tak um, um, pomyślałam sobie, może dlatego, że kobiety są. Nie mają ochoty walczyć. Kobiety są pasywne, nie? Kobiety są. Um, no tak archetypowo, ale ja też takie znam w większości pokojowo nastawione. Nie mają ochoty na jakieś wojaczki, walki. I tak dalej. Jakieś tam ukrywanie się w katakumbach, tylko chcą po prostu spokojnie, normalnie żyć. A on mówi: Ten święty szept to jest yy, 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 wstrzemięźliwość. Taka wolność, wstrzemięźliwość. Wolność i wstrzemięźliwość. Wiecie, czym jest wstrzemięźliwość? To jest takie żeby z czymś nie przeszarżować po prostu. Pewien taki umiar, żeby z czymś nie, przesza nie przeszarżować, czyli yy, nie być takim radykalistą, nie. Takim inkwizatorem, Inkwizytorem. Hiszpańska inkwizycja, mi się przypomniała taka zabawna scena teraz. Żeby tu. Jak te panny pląsające, one się świetnie tutaj bawią, one mieszają się ze sobą, one mieszają tę energię, one tworzą taką radość yy, po prostu radość przeżywania. I to była ostatnia scena, w którą zostałam wstawiona jako obserwator. Będąc w tym wagonie, siedząc w tym wagonie bez ruchu i patrząc m, przez okno, okno na te pląsające panny. I generalnie chodziło o taką radość, wolność, wstrzemięźliwość. Tak to mi on m, próbował m, wytłumaczyć. I już tak czułam, że ta energia tak się oddala, 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 i m, mówię do niego, po prostu, tak jak przy pożegnaniu, że będę tęsknić, bo bardzo się do, do tej jego energii przyzwyczaja. I później przez jakiś czas yy, czuję radość, ale pomieszaną z takim... i spokój pomieszany z takim smuteczkiem. Po prostu smuteczkiem, takim ludzkim smuteczkiem, kiedy żegnamy się yy, ze starym do, dobrym przyjacielem. On mnie po prostu objął. Objął. I to nie tak, że widziałam jakieś jego dłonie, ręce. Nie, czułam to objęcie. Byłam taka energetycznie przytulona, objęta. Poczułam ciepło, poczułam wielką miłość. Ech. Aż teraz prawie uronię łezkę za chwilę, bo, bo wzruszam się, kiedy o tym mówię. Poczułam, że, że mam przyjaciela, tam, gdzieś. I tutaj, że on tu jest, a jednocześnie go nie ma, bo, bo nie widzę, ale czuję. I tak jak prawdziwy przyjaciel, w każdej chwili mogę go wezwać i on przyjdzie. I nigdy nie zawiedzie, bo jeszcze do tego wszystkiego jest nieśmiertelny, więc po prostu komfort, nie? Ale. Też odczułam, że, że po prostu będę musiała wyjść naprzeciw jakiemuś niebezpieczeństwu w życiu i się zatrzymać przed tym niebezpieczeństwem i nigdy się z nim nie zmierzyć. Nigdy, nigdy przy nigdy się z tym niebezpieczeństwem nie zmierzyć. I myślę, że, 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 że ludzie świadomi, teraz mówię do wszystkich świadomych, tak, którzy być może mają podobne historie jak ta moja, którą Wam teraz opisuję. Tak czuję. Że przyjdzie to niebezpieczeństwo, ale że, że, że my się zatrzymamy. Instynktownie się przed nim zatrzymamy, ale się z tym nie zmierzymy, bo to nie jest nasze. Bo to nie jest nasza energia. Nie jest. No i ta energia się rozpłynęła, to znaczy mówię o, 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 o Arsosie. Że wszystkie spotkania się kiedyś kończą, mają swój początek i koniec, i, i. a ja wciąż tu jestem. Jestem w ciele, jestem w tej fizyczności, jestem w tej materii, i nie da się żyć równolegle w dwóch światach naraz. Mogłoby być to możliwe, ale praktycznie, wiecie, co to byłoby, takie wylogowanie się. Z tego, co tutaj jest. To praktycznie yy, mędrcy yy, 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 hinduscy, bretarianie, na przykład, którzy odżywiają się naprawdę powietrzem i słońcem, siedzą i oni praktycznie nie wykazują oznak życia mają zwolnione temp, yy, tętno, tempo życia też. Siedzą w kuczkach nad tym gangesem bądź pod jakąś świątynią żyją z jałmużny, czyli krótko mówiąc z żebrów. I mają takie to nieustające połączenia, i żyją jakby w takiej ekstazie. Także mówię, nie jest to niemożliwe, ale wiem, że ta takie życie też nie jest dla mnie, nie? Po prostu. Każdy ma jakąś swoją inną ścieżkę. Widocznie nie bez powodu urodziłam się w Polsce, a w Indiach, w dodatku jako kobieta, ani mężczyzna. Wszystko ma swój cel i sens. To, co ja chciałam teraz sprawdzić, kończąc ten wywód niedługi, ale wpuszczę pieska, pozwólcie, bo on też tu chce brać udział w tym nowiu w bliźniętach dzisiaj <laughs> się dobija, więc wpuszczę. I jeszcze z obydwu tali, bo tak czuję, bo to było takie najważniejsze. To, to moje takie poczucie już na końcu, że naprawdę świadomi ludzie zatrzymają się przed tym niebezpieczeństwem jakimś i, i powiedzą pas. Nie, nie wezmą w, w czymś udziału. Zobaczymy. Co to będzie? Dobrze? Zobaczymy. Ja to czuję, ale po prostu. No, wzięłam karty, chcę w kartach sprawdzić, co to będzie. Odwrócona matka ognia. Aha, to jest jakaś taka. Energia żona krwi. Matka Ognia w odwrocie, to jest królowa była w odwrocie. To jest po prostu jakaś taka rewolucja, nie? Taka energia, walki, która spływa krwią, ale nie tylko. Matka Ognia w odwrocie, to jest niebezpieczeństwo, które mówi o tym, że tu Żyjemy yy, nie swoimi sprawami. Tu jest chęć odwetu, tu jest dużo nienawiści, dużo zgryzot, yy, bardzo taka nieprzyjemna energia energia zła, krótko mówiąc. Wszystkie te matki to są często państwa, to są instytucje różne takie połączenia wiecie, które eksplorują człowieka na poziomie wspólnot. To jest to niebezpieczeństwo, przed którym się osoby świadome, bo tak o to zapytam, zatrzymają i w jakiś ogień nie wejdą. To jest ogień, który niewątpliwie może człowieka spalić na popiół i może nic nie zostać. Nic, kompletnie nic. To jest energia, która jest energią takiej opresji, despotyzmu, przymusu, znęcania się nad drugim człowiekiem, zniewolenia, bo ona mówi, ty mi nie podskakuj, bo jak będziesz tu mieć jakieś swoje zdanie, jakąś pasję, kreatywność, chcesz być sobą, to dostaniesz po obie, tak? Ja cię tu będę ograniczać, ty nie masz na to wpływu ani nie masz prawa. Matka ognia to jest ziemia ognia, ona podpala ziemię. To jest energia, która mówi o zmianach, mówi o wewnętrznej transformacji, mówi o problemach. Problemach, bo jest w odwrocie. Z niezależnością, z godnością, poczuciem godności, też ze współczuciem, z empatią. To jest energia dominacji, posesywności i arogancji. Tym niebezpieczeństwem jest szeroko pojęta arogancja. Arogancja władzy, arogancja ludzi, posesywność, zazdrość, energie takie małostkowe na poziomie mikroludzkim, bardzo takie sarkastyczne, takie, takie, które pokazują brak szacunku dla samego siebie i dla innych osób. I wiecie, co osoby, które mm, robią najwięcej zła w świecie, podpalają ziemię tym ogniem, to brakuje im tego self-respektu, czyli samoszacunku. One, one same siebie nie szacują, szanują. Szacują, powiedziałam. No tak yy, właśnie, jakoś próbują siebie wartościować i, i tak im wychodzi w tym rachunku, że są tacy ważni, bo na przykład ich system wartości opiera się wyłącznie na pieniądzu, prawda? Albo na władzy, bo tu jest powiedziane albo pieniądz, albo władza. Więc yy, to jest to niebezpieczeństwo, przed którym ludzie świadomi się zatrzymają, nie wejdą w tę energię. Dlaczego? Bo człowiek świadomy sam siebie szanuje. Ma dla siebie tyle szacunku i ma tyle dojrzałości. Tu jest masajska kobieta pokazana. No ona jest nie bez powodu odwrócona, bo to jest to niebezpieczeństwo utraty, nie? Yy, też twarzy, utraty twarzy. A utrata twarzy to tak naprawdę, wiecie, kiedy, kiedy ma miejsce? Wtedy, kiedy widać, że um, doszło do jakiegoś oszustwa, sprzeniewierzenia się jakimś ważnym wartością. I to jest taka twarz, na przykład. Hmm, Skompromitowanego filantropa, nie? Już nie wchodząc w szczegóły. Więc tu jest utrata twarzy, ale człowiek, który nie masz do siebie szacunku, nawet tego nie zauważy, że stracił twarz, tylko gra w tę grę dalej. Jak ta gra się kończy? Jego własny dom płonie, jego matka umiera, jego dzieci giną. Do dziesiątego pokolenia. Nigdy nie warto, bo ci gracze myślą, że życie kończy się tu i teraz. No, nie tylko, bo oni próbują wchodzić też w jakieś takie masońskie i inne energie, które mają przełożenie w czarnej magii, krótko mówiąc, i myślą, że sobie kupią nieśmiertelność w ten sposób. Nie. Nie ma takiej możliwości. Jeszcze doprecyzuję tę odwróconą matkę ognia. To jest ten taki próg, przed którym człowiek świadomy, który ma dla siebie dużo szacunku, zatrzyma się, czyli nie ulegnie jakiemuś przymusowi, nie da się zdeprawować i spatologizować, bo to jest energia olbrzymiej patologii. Doprecyzuję wydźwięk tej energii w najbliższym czasie. Najbliższy czas, rozumiem, do końca tego roku, bo to jest energia. Mam wrażenie, która już trwa od dawna. Taka wręcz energia historyczna, dlatego mamy tu kulturę pierwotną pokazaną, masajską, taką plemienną. Przez tę plemienność chce nam być pokazana kultura pierwotna i odniesienia do czasu dość odległego. Więc zobaczmy do końca tego roku, jak się ta energia może zamanifestować. Jest to energia niebezpieczna. Ale, właśnie jest to ale. Nie każdy się da tej energii. Zauważyliście? Na nów w bliźniętach też nam się ta energia pojawiła. Chyba przy pierwszej grupie wyboru. Zauważyliście? Krętacz oszust. Czerwona flaga ostrzeżenia. To jest to niebezpieczeństwo. Manifestacja. Do końca roku pokazuje się w lisie. Czyli yy, ta odwrócona matka ognia. Tutaj kłamie, mataczy i zwodzi. Tu mamy energię oszustwa i energię e, też takich tanich pochlebstw. Czyli tu mamy przebiegłość, podstęp i takie sztuczki manipulacyjne. Czyli. A często jest takie też związywanie końca z końcem takie, taka pewna trudność. Rzuciowa. Yy. Kilka rzeczy tu jest, kochani. Yy. Tu jest system śledzenia i monitoringu. Yy. Bo tu mamy pewną taką tajnie wykonywaną działalność. Mamy takich, yy. taki wydział śledczy, takich szpiegów, takie osoby, które podglądają. Czyli wiecie, o co chodzi. Takie mo monitorowanie jest niebezpieczeństwem do końca tego roku. Druga rzecz: yy, mamy takie pustosłowie różnych instytucji, a kolejna to są przebiegłe posunięcia, które mówią o tym, że yy, z wierzchu jest to ciekawe, bądź, bądź fajne, bo tutaj oczarowujemy przeciwnika, ale jest to pułapka i ostrzeżenie, dlatego że. Ktoś, kto tutaj próbuje ci się przypodobać i coś ci dobrego dać, o wiele więcej ci zabiera. I trzeba być dociekliwym, trzeba zadawać więcej pytań. Trzeba być przygotowanym i czujnym i ostrożnym, a przede wszystkim świadomym, bo w otoczeniu będą takie energie naciągaczy i oszustów. Naciągaczy i oszustów. Tu są intrygi, tu, są, tu jest podstęp, tu jest zdrada, fałsz i oszustwo. I to jest tajne, to jest tajne, tajne przez poufne, tak? Bardzo taka energia nieuczciwa. I tu trzeba być osobą świadomą, rozsądną, rozsądek na pierwszym miejscu. I mamy tu powiedziane, unikajmy potencjalnych niebezpieczeństw. Nawet wręcz mamy przechytrzyć tego przeciwnika, czyli manipulować, ale na własną korzyść, żeby przy pomocy właśnie jakichś swoich pomysłów nie wejść na taki ryzykowny grunt to jest to to są takie osoby wbijające nóż w plecy najogólniej nie tak się te energie często y, opisuje zobaczymy wobec tego jakie mogą być skutki Konsekwencje dla tych osób, które jednak zaryzykują i mimo tej czerwonej flagi, podporządkują się tej energii. Zobaczymy, jakie będą konsekwencje. Dla tych osób, które się, które zaryzykują, za bardzo zaryzykują, mam wrażenie, i podporządkują się tej energii. Co to jest? Ja taka ślepa jestem. 12, tak? Yy, pozycja prosta, czy odwrócona, bo nie widzę. Yy, pozycja prosta, 12. To są konsekwencje. Myślę, że tu na pewno w pierwszej kolejności będą jakieś takie apanaże. Yy, taka energia, yy. Bo tu są takie obiecanki, cacanki pokazane, że coś oddajesz, ale coś dostajesz, nie? I tak właśnie czuję to na takim poziomie, jakby takiego zadania długoterminowego do wykonania. Ale motto tej runy jest dość, dosyć jasne i oczywiste. Co zasiałeś, to zbierzesz. Krótko mówiąc, co zasiałeś, to zbierzesz. To jest trochę tak, ta runa mówi, wiesz, podobne przyciąga podobne czyli komu jest po drodze z jakimś przymusem i z brakiem szacunku, który został tu pokazany, to wejdzie w tę energię i nic nie zrobisz i nie powstrzymasz. Bo ziarno już zostało zasiane. Ziarno zostało wrzucone do ziemi, ale ta ziemia jest podpalona, więc tego ziarenka gorczycy, co tutaj może właściwie wzrosnąć? Podobne przyciąga podobne. A co zasiałeś, to zbierzesz. Odpowiedź jest prosta. Wiesz już, co zasiałeś. Więc teraz, będzie taka energia w tych konsekwencjach odbierania dyplomu, bo zdajesz egzamin. Jest powiedziane tak. Oczywiście coś za coś. Mogą być dla tych osób, które się podporządkują jakieś zaszczyty i przywileje. Natomiast tu też widać, że podobne przyciąga podobne, to znaczy, że dyplom, jaki tutaj odbierasz, będzie adekwatny do tego, co właściwie udało ci się w swoim życiu wypracować, ale takiego na poziomie moralnym, bo tu mamy nagrodę. Za to wykonane dzieło. I kontrakty i taki zasłużony, zapracowany awans, nie? Więc można rozumieć to dwojako. Że yy, te osoby, które tutaj biorą, biorą, wezmą udział, chyba mniej świadome. W tych jakichś matactwach mogą liczyć na nagrody i zaszczyty. Jak zostało to tutaj ujawnione. To jest energia jednak krótkotrwała, bo to jest energia, która mówi o tym, że jeśli jakieś działanie nie jest działaniem odpowiedzialnym i nie jest prawdziwym zrozumieniem, czym jest plon, to. Zbierasz te korzystne plony ziemskie, ale nie zbierasz korzystnych plonów działań boskich. Czyli zawsze tutaj istnieje takie pytanie, czy tworzymy dobro i cierpliwość? Bo na bazie dobra i cierpliwości buduje się coś dobrego i zbiera się dobre plony. Więc łatwo nie będzie, tak czy siak. Ale widać, że oczy otworzą się wszystkim. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tu się wyrasta i się dojrzewa w odpowiednim czasie, nie wcześniej, nie później. Niektóre osoby mogą być niegotowe do tego, żeby rozumieć i sięgają po niedojrzałe jeszcze owoce. Owoce są jeszcze niedojrzałe, ale już je tutaj jemy, zbieramy. Więc będą tutaj takie opcje dość zróżnicowane w zależności od poziomu świadomości. Ale widać, że jest tu jakieś, tak jak po, pomyślałam na początku, wyczułam tę energię, jest nagroda, nie? Nagroda. Ale dalszą konsekwencją jest dojrzewanie i otwieranie oczu, że skonsumowaliśmy zielone owoce, niedojrzałe, za wcześnie, że coś zostało zrobione za wcześnie. Ci mniej świadomi, Bardziej się uświadomią, coś zrozumieją. Dobrze. I teraz na koniec, tutaj w odniesieniu do tego, yy, taka klamra spinająca całokształtnie. To co tutaj na nowiu uzupełniam, bo czytanie na w macie, to sobie od, odświeżę. Jest takie nagranie zrobione w niedzielę. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli adekwatnie do czasu, kulminacja nowiu, faktycznie. Przypominam, że nagra zaczęłam nagranie o 13.32, zapaliłam białą świecę tę energię taką właśnie czystą, nową, świeżą, tych nowych początków. I jeszcze tutaj rzucę to rozświetlenie, takie na ten przekaz Arsosa, energię czuję taką uświęcającą, bo to jest zawsze dla mnie taka energia uświęcająca, a przez to, że ja jestem łącznikiem. Mówię Wam o tych rzeczach, przekazuję, co nie znaczy, że Wy nie możecie wejść w tą energię. Możecie jak najbardziej i próbujcie. Wchodzić i przywoływać Arsusa. Dlaczego nie? To jest istota niezwykle kochająca, więc ona jest dla każdego dostępna, nie tylko dla mnie. A może ktoś inny przyjdzie i się objawi, bo tych istot jest więcej przecież całe mnóstwo. Może ktoś inny będzie chciał z wami porozmawiać. Próbujcie. A jak nie umiecie, no to jeszcze zapraszam przy okazji na kurs telepatii. Mogę Wam to przybliżyć, żeby było łatwiej. Ale ci świadomi to myślę, że mają swoje sposoby, bo tak naprawdę każdy z nas sam w którymś momencie je wypracowuje, bo to do nas przychodzi, nie? Dobra, ta energia uświęcająca, zobaczymy, jak to karty opiszą to moje spotkanie z Arsosem, czym to było. Tak po prostu zobaczę, tak mi przyszło do głowy, że to ważne jest. Narodziny tworzenia, potencjalny wzrost. Mhm. Jak zobaczyłam teraz ten obrazek, to właśnie poczułam yy, heh, po raz kolejny to wzruszenie, kiedy zostałam objęta, tak jakbym się ponownie w łonie matki znalazła, gdzie było tak ciepło, tak dobrze. Tak to wygląda, narodziny tworzenia, potencjalny wzrost. Tak to czuję, takie, taką opiekę, że właśnie po to on tutaj po raz kolejny do mnie przyszedł, gdy go zawołałam, żeby mi tak pomóc w tym poczuciu. No i nów mamy dzisiaj narodziny, nowe początki, prawda? Narodziny tworzenia, potencjalny wzrost. Poczułam właśnie. Tak jak w łonie to dziecko wzrasta, jest takie zaopiekowane, ma idealne warunki do wzrostu. To zobaczymy, jaki tu mamy przekaz. On zresztą wiedział, że ja to będę wam przekazywała, więc to jest dla nas wszystkich, to nie jest tylko dla mnie. Zresztą taki był cel. Ja dla siebie tylko bym tego nie robiła. Narodziny tworzenia, potencjalny wzrost, nowy początek. Już w starożytności jajko symbolizowało wszechświat i tworzenie, i życie. No to bardzo pasuje do tych moich wizji, przyznacie. Jest ono symbolem zmartwychwstania i trójcy, zalążkiem przyszłego życia, szczęścia i mądrości. Jako, że jajko nawiązuje również do kobiecości i płodności, potrzebuje ono inkubacji i stanowi schronienie dla życia. To też wam mówiłam, że świadomi będą bezpieczni, że będziemy w tym oku cyklonu bezpieczni. Przesłuchajcie sobie jeszcze przekaz niedzielny. Schronienie dla życia, które w nim rośnie. To jest skupienie energii, połączenie światła i cienia, yin i yang. Wszystkie te siły spotykają się w jednym miejscu. Przekształcają i rosną niewidzialne dla zewnętrznego świata. No więc, właśnie wzrost świadomych ludzi, on nie jest widzialny dla tego zewnętrznego świata, bo to się dokonuje w nas, zmieniamy się jako ludzie, prawda? Nie zawsze to jest postrzegane na plus, że my się zmieniliśmy na plus, że jesteśmy lepsi. Ten świat zewnętrzny bardzo różnie to ocenia, a świat zewnętrzny ciągle ocenia. Życia, podobnie jak jajko, bywają kruche i pojawia się wówczas. Życie oczywiście, pojawia się wówczas, gdy ma ku temu odpowiednie warunki. Nowe istnienie rozbija i otwiera ochraniającą je powłokę, żeby spotkać się ze światem zewnętrznym. Ty także jesteś tworem swojego środowiska. Wszystko, co znajduje się wokół ciebie, będzie ewoluować, przekształcać się i rozwijać tak, jak ty zmieniasz się fizycznie. Sytuacja zewnętrzna ma wpływ na twoje świadome działanie, ponieważ adaptujesz się do świata wokół ciebie. No zdecydowanie. Z jednymi chcesz przystawać, a innych unikać. I dokładnie mówi ta karta, że ta zmiana też powoduje, że będziesz inaczej spędzać czas. Spędzanie czasu z innymi odciska ślad na Twoim zachowaniu, charakterze, myślach i przekonaniach. Zarówno pozytywna, jak i negatywna energia rezonuje z Tobą i może wpływać na Twoje wybory. A zatem, uwaga, przybywaj wśród tych, którzy rozpalają Twój ogień. Ale unikaj tych, których towarzystwo działa na Ciebie niekorzystnie. To są Ci. Tu unikamy tych złodziei i krętaczy. Unikamy. Nie ma sensu tutaj w zamian za jakąś doraźną korzyść stracić szacunek dla siebie, dla swojego życia. W tej chwili Twoja dusza zachęca Cię do wypróbowania nowych rozwiązań. Nowych, widzicie, biała świeca, nów. Nowe, idzie nowe. Bądź twórczy. Stwórz tablicę celów, które chciałbyś osiągnąć w swoim życiu. Zapraszam Was, kochani, żebyście pod tym filmem dzielili się tą tablicą celów. Co chcecie osiągnąć jeszcze? Jak to widzicie? Niezależnie, czy te cele są małe, czy duże, Stwórz tablicę zainteresowań lub też krótko- i długoterminowych osiągnięć, i daj sobie czas, żeby te wizje pielęgnować. Nowe pomysły i projekty będą teraz dla Ciebie źródłem wielu błogosławieństw. Tu mamy domenę kobiecości. To też świetnie pasuje, bo w Zakładce Społeczność pisałam Wam o tym nowiu bliźniętach, że kluczem jest kobieta. I tu mamy to, co z kobiecością związane: poród, ciąża, sprawy rodzinne, dzieci, płodność, kreatywność. Teraz to jest w centrum uwagi. Posłuchaj fachowej rady, aby utrzymać lub stworzyć zrównoważone i zdrowe otoczenie. Jeżeli planujesz założyć lub powiększyć rodzinę. Musisz zająć się sprawami fizycznymi i kwestiami emocjonalnymi. W aspekcie cienia mamy tu, kochani, rozpamiętywanie przeszłości. To nigdy nie jest dobre. Jakąś nieugiętość, być może przyjmowanie postawy ofiary. Nie warto. Natomiast co warto? Z miłością przystosowywać się do nowego środowiska, z czułością pielęgnować. Swoje nowe życie od dziś. Pomocny anioł, archanioł Jofiel, który dba o rodzinną harmonię i pielęgnuje każde życie. Każde bez wyjątku. Takie mamy tutaj przesłania. Na dziś. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam do komentowania. I chciałam coś jeszcze dodać. Nie. Tyle wystarczy. Do przeżycia tej energii, skonfrontowania się z nią. Jak wy ją czujecie? Napiszcie o tym. Bardzo mnie cieszą zawsze wasze komentarze. Nie zawsze odpowiadam, bo też nie czuję takiej potrzeby. To po prostu wyrzucacie z siebie tę energię. Ona idzie dalej, inni ludzie ją czytają. Dzielicie się tym dobrym, które w sobie macie. To jest najważniejsze. Papa, pa, kochani.